maleńka jestem rolnik. Zobacz tylko na mój ciągnik. Lubisz kiedy wchodzę w rolę i wyrzucam gnój na pole. Pokaż, pokaż swoje nogi, ulepmy razem pierogi. Pokaż, pokaż swoje ręce, kibel umyj mi w łazience. No, lecimy na drugim polem. No to lecę z wami. No to dawaj. Mamy Ruska. Mamy godzinę 6. Minus 8. No to kurde lecimy. Damy mu trochę na pompie. Latałem 2 tygodnie, zapomniałem jak się lata. Ale zimno. Dam mu trochę na pompie. Widać, że chodził, bo takie ciśnienie, że... Już czerek po nie pozwalał. Tak. I zaraz będziemy palić. I lecimy z akcją nawozy. Zobaczymy jak to będzie szło. Mamy nadzieję, że żadnej wtopy nie będzie. Podniesiemy. Rusek se będzie na wolnych. Pochodzi sobie trochę. Idziemy teraz do 60. Elegancko. Ustawiłeś tak? Ja, czy... Nie będzie. Nie leci wyżej. Jest i 60, jak to nie wpaść pana? Nawozy 2021, sale trosan w pace, trochę szyby brudne, no ale no niestety. Karol za sterami 60, ja na Rusku. Leci. Pszenicy, wcześniej mieliśmy kawałek pszenżyta i lecimy sobie, bardzo fajnie zmroziło i widać tutaj w boku woda, co stoi w granicy, to jest zamrożona, rozsiewa elegancko, widać tam leci na tamtą stronę, na tą stronę.
czerwony też. Rozsiewa. Ustawione tak mniej więcej, jak wspominałem wcześniej, na 300 kilo. I zobaczymy. No pięknie. Nic w ogóle, ciągnik nie lgnie. Ziemia mokra, ziemia mówię zmarznięta. Super robota. Jak po asfalcie by się jechało. Jadę sobie 5 na godzinę, mam tutaj taki z telefonu GPS, żeby stałą utrzymywać prędkość. Karol tutaj mnie śledzi z drona. Zaraz przejdziemy na kawałek, gdzie mam zasiany jęczmień. Trochę przyżół, ale musi być po prostu, musi być zasiany nawóz, żeby ruszyła się wegetacja. Myślę, że coś będzie z tego istnienia. Także nie ma co czekać. Jedziemy z tematem. O, dziura. I tak to się właśnie prezentuje. Elegancko sobie leci. Tutaj też widać, że leci. Także jest ok. Oby tak dalej. Do sąsiada jakoś nie przelatuje. Więc myślę, że będzie spoko. Piersi. Wyruszyliśmy tutaj u nas na wsi z nawozami, jak nigdy taka akcja. Zobaczymy, co ludzie powiedzą. Powiedzą, skupieli czy coś. A u nas ogólnie nie jest to jakoś bardzo intensywnie uprawiane. Jak możecie zauważyć w innych filmikach, dużo ludzi, mało gospodarzy. U nas nie są takie kawałki jak typowo pod gospodarki. Każdy miał tam 5-6 hektarów. No i na tym po prostu działał. Miał krówkę, trochę pola i kury. I tak to ludzie robili, no. My trochę z Karolem staramy się robić to na szerszą skalę, jeśli można to tak nazwać. Jest to nasze hobby bardziej. Ale może z czasem coś się uda jakoś powiększyć jeszcze. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak to wyjdzie w planach. Dobra. Tutaj kawałek będzie na ziemniaki. Nie jest to jakiś duży kawałek, także słoneczko ładnie wschodzi. Mamy godzinę chyba 6:20. Jedziemy sobie. Będzie jeden przejazd i będzie cacy, jak to mówią. I lecimy dalej z tematem. Materiał będzie tutaj gdzieniegdzie widać kolejny, jak były, jak wyszkałem. No ale damy radę. No teraz troszkę z mojej perspektywy ładujemy, bo ten worek jest upęknięty, wiesz? Tak. Tak. Weźmiemy go tutaj, przechylimy. Tnij dziada. Czekaj. Widzicie? Wygoda to wygoda. O, Stachu tu kosą manewruje i... Już, pierwszy jest. Pierwszy załadowany. Tak, jest to Soletrosan Plus. Ten plus to jest taki, że jakąś chemię mu tu dali, żeby jak to się mówi, żeby nie stwardniał. Ta powłoczka. Tak, tak, żeby nie stwardniał, żeby się skorupa z niego nie zrobiła. Niby spoko, tylko że nie widać bardzo, jak się sieje. No bo jest taki czarny, rok temu też był taki, wiesz, takiego koloru. Dobra. Powolutku. Dni ładnie. Ujęcia z drona widzieliście, jak Stachu jechał, nawet nagrywał. Przymokło trochę. Ale jest sypki to cały czas, także nie zrobiła się jedna wielka grudka z niego, to jest dobrze. Moment wygoda, nie? Niż jeździć na bazę w tej z powrotem. Ale daje siarą.
Przesiątki nie gaszę, bo zaraz będziemy przejeżdżać, to niech se chodzi, bo zagrzała się dopiero to. A na wolne jest cyka, to i nic nie będzie, nie? To jej będzie. No. Co do joty trzeba wysypać. O. Nie wiadomo, są jakieś grupki, ale nie ma tyle. Jest dobrze, no co to tyle to. A zeszły roku pamiętasz jak stało u mnie, jaka gruda była, jak zamógł skurczy byk. Nie wiem o co chodzi. No. 6:30. Zobaczcie jaki piękny wschód słońca. Biało wszędzie. Cicho wszędzie. Cicho wszędzie. Co to będzie? O kurwa. Można. Teraz zetnij go tu, a nie będziemy się męczyć. Akcja nawozy. Teraz to jakby normalnie z 3 miesiące nie padało, nie? No. Susza jak. Można jeździć, piękna sprawa. Ten jednak ten mróz jeszcze teraz to jest jednak dobry, nie? No jednak daje robotę. Na szczęście już ostatnie dni podobno takiego mrozu, także hit. Ile tu mamy tych worków? 12 mamy worków w sumie? Chyba. Ej. Musimy mnie łapnąć jeszcze. Tego przypiemy. I będzie. Nie i panie, a ile było wcześniej sypane? Półtora. A tam było dwa. Dwa i trochę. Aha, z tego, spod tego, spod... Spod obory, nie? No. Jak braknie, dobra. On się rozbije w tym wirniku, nie? No. Dobra. To ci tu nie braknie na pewno. Nie braknie. Wystrzep ładnie. Możesz wjechać tam dalej, nie? No jo, jadę, atakuję. Malutku. To ja mi się udzieliło od maniory chłopaków, kurde. Jo. No jo. To fajnie tak. Brzmi, nie? A mój kumpel, wiesz, tu jest przecież... ze Zgórska poszedł studiować do Gdyni i tak samo mówi, tam wszyscy jo. I przyjechał kiedyś, byliśmy tam, wiesz. Na piwko on jo, ciągle. Mówię, co, udzieliło ci się od kaszy, czy co? Jo! Dobra, worki nie spadną i lecimy. Dobra, Stachu, odjeżdżaj maszynerią. Jadę się tam zostawić. Ludzie na wodnicy jadą, patrzą co tu się dzieje. Akcja nawozy. Co roku coraz lepsze te akcje. Jak nie bagno to... Jak nie bagno to mróz. Napisali w komentarzach, czy będzie pokuta z rysyku. No nie będzie. No nie będzie, bo widzicie skorupa, ale... Coś tam by się gdzieś zagrzebał, no. Nie powiem, że nie. Wiadomo, fajnie tak zakopać, wyjechać, ale szkoda. Odjedź, bo zahaczysz. Dobra. Ja się tak pakuję. I cyk. Radyjka na razie nie włączam. Truja mój. To poszedł jak przecinać. I lecimy. 60 się już zagrzała, także może jej trochę rurę przyczyścić. Wjechaliśmy ze strumykiem już na no,
to 2 godziny i zobaczcie 5 hektarów posiane. No prawie, 4,5. Jeszcze u mnie zostanie 1,80 hektara. I fajerka będzie obsiane. Także pogoda dopisuje, jest niesamowita, naprawdę jest pogoda po prostu petarda. Lecimy później na siadanko i do bazy, nie? Zobaczcie, jaki jest mróz, jak woda, woda w rowie zamarza. Widzicie? To ile wody jest, nie? Tu, jak pamiętam, jak się tu jeździło czy coś, to praktycznie w ogóle nie było wody na tych rowkach, zawsze po zimie, a teraz po kolano albo lepiej tu jest, no. Także wilgoć zapisuje, a czym mroziło, to się jeździ po betonie. I ogólnie to dzisiaj mamy 10 marca. Także lecimy i nie lubimy. Ale fajnie wygląda to zboże, nie? No, bardzo ładnie, że są marznięte, zobacz. Życie na krawędzi, życie na krawędzi. Stachu, 63. Ja 95. Nie ważyłem się, bo już zmasowałem znowu. No to 65 będzie. Może i być. Może jeździć na butach, a ja 95 i zobaczcie, czy się ugina. Skurczymy go. Weź Stachu tu, to coś tam się ugina. Nie ma tragedii. Jest dobrze. Jak Stachu, ocenisz akcję? Bardzo dobrze, jest przeprowadzona. Zero skoordynowana. Zero w top, także niestety nie zobaczycie tego. Skoordynowana lepiej jak w starych PGR-ach, nie? Wow. Panie. Jeszcze jedziemy do Karola i będziemy działać tam. Także mamy jest hektarów. Godzina, półtorej godziny zeszło chyba. No od 6.20 żeśmy zaczęli siać równo, jakoś nie? Jakoś tak. 5.30 mieliśmy zbiórkę w kanciapce, po kawce. Kawa. Kawka. Obmyślenie tego, obmyślenie planu działań. Tak jest. No i palenie maszyn i pojechaliśmy. Zagrzały się sprzęty, stały w garażu, żeby tam ruch bardzo nie złapał. Tak. Zatankowany podkurek. Siadał kosu starczy. Także ostatnie pole do rozsiania u mnie i lecimy na zabawę. To jeszcze w sumie zostało nieco 3 hektary. No i gitara. I idziemy. Zobaczymy sobie. Czekajcie, z tej strony kamerkę. Bo słońce. No powiem wam, tu jak zawsze z opryskiwaczem nawet Stachu jechał czy coś, ale tu chyba nie wjeżdżał, bo takie tu mokro było. Tu widzicie zaułek, gdzie woda normalnie stoi. Woda normalnie stoi. Lód, mróz. A my wjeżdżamy. O, luci, no kruszy. I sztywno, no super sprawa to jest. Kurczę, te mrozy. Jeszcze w marcu. O, przynajmniej na początku. Bo jest i mokro. I można jechać z nawozami. O, dostanę granulatem po nogach. Widzicie jak się, kurde, kurzy się z tego nawozu. On stał na dworze, przy niby przykryty folią, przymoknięty, ale kurzy się. W końcu lej został ubrudzony, bo tyle lat tak naprawdę się rozsiewało tam po lejku i nawet się nigdy nie ubrudził. Może dlatego rdzewia, bo się zakonserwował dobrze. W tym roku go trochę weźmiemy, śruby poprawimy, skonserwujemy to, łopatki jeszcze i tak dalej, także no co widzicie, tu jest przężyto, tam była też przężyto i nie, sorry, tu jest pszenica, tam było przężyto i jeszcze poprzednim polu była pszenica. Nie wiem ile tu Stachu ma, 2,5 hektara pszenicy, hektar przężyta i hektar żyta i resztę to jakieś trochę owsu będzie i czego? Troszkę owsu będzie i ziemniaków. Także ja idę do Szczęsiony. Dronę już złapałem tu ujęć, to jeszcze zostanę, zostawię drona do mnie. Także baterie zostały wykorzystane prawie w 100%. Tu mamy drona, kupiliśmy właśnie Mavic Mini. Mavic Mini to jest. Pozdrawiam cię kumpel, będziesz oglądał, wyślę ci linka. To masz pozdrowionko od tej dobrej mordeczki, właśnie mam drona. No i do kamery kupiliśmy 2 baterie jeszcze na ten sezon, także mamy czym nagrywać. Jeszcze może kupimy jedną kamerę, żeby te ujęcia jeszcze lepsze były. GoPro 9, bo wyszła, mamy 7, to i tak przeskok wielkości był z 7 na 8. To jeszcze, o jaki lód,
to jeszcze dorzucimy do tego 9 i będzie można z dwóch perspektyw ujęcia robić, nie? No, przecież ona się prezentuje, muzyczka sobie gra, nawoziki, no i tak, działamy. Stachu rurę dał i... No i co? Widzimy się u mnie. No i jesteś na pszenicy u mnie. Karola teraz rośnie dobrze. Dawka 350 do 400. Zobaczymy jak tam. Zobaczymy jak wyjdzie. Ale ładnie wciąga na razie. Mówi nie pierdzieli się w dawce. Pierwsza dawka siła. Do końca. Dobra. Zobaczcie. Regulujemy prędkością. Trochę wolniej, szybciej. O, tu taką poprzeczkę w drugą stronę zrobiłem i... Nawet, że się ładnie zasiało, nie? No. Dała mozonkę radę. Kurwa, łopie, jakby to było... Jakby to było... Ciepło... Wyjdzie! Pluł myłoby, jak rok temu, nie? Bo to był ten kawałek, co było takie pluł, nie? I zobacz. Nie, i tam też było. Taki kawałeczek doszedł jeszcze, nie? Ładnie się to zerwało, powiem ci szczerze. Jeszcze raz to przeoram na tym, na jesień, teraz na wiosnę czy się i... Krzaki trzeba wykarczować, wyrwać to! No będę tak robił, tylko niech trochę ciepły będzie, nie? Będę atakował. Pszeniczka nawet się nie przemarzła, to jest plus, ale zieloniutka jest, nie? Cała zieloniutka jest i już. Zobaczymy jak wyjdzie i już, no. Regulujemy prędkością i widzicie. Jest już w sumie godzina, zaraz wam powiem. 8:40, także jest dobrze. Dobry czas operacyjny. Tak jest. Dobry czas operacyjny. Mrozi, pan Boguś wyjechał też na wozem. Zobaczy, że jedziemy, to też wyjechał. No, Piotruś tam kampi i widzicie. Robota idzie w luks. I kończymy wysiewanie u mnie. Mamy godzinę 9:00. Tu do Piotrusia pojedziemy. O, zobaczcie jak... Nie wiem, czy to widać na kamerze. Ładnie jest. Także jest elegancko. Lecimy do Piotrusia jeszcze. I fajerka na dzisiaj. Dobra, jacy to kabiny.